Cześć, siemano, witam was w kolejnym odcinku. Mamy dzisiaj 3 czerwca, jest godzina 5 rano. Przyjechaliśmy właśnie nad wodę. Miejscówki ogólnie oblukane przez Krzyśka. Krzysiek był tutaj gdzieś, spacerował z synem i z żoną. Znalazł dwie fajne wody. Miejscowość Rybnik, pierwsza woda, na której byliśmy tydzień temu niestety, ale nie udało się nic złowić. Pokażę wam tylko kilka ujęć z drona. Była to woda numer 608. Dzisiaj przejechaliśmy na wodę 611. Przyjechaliśmy dzisiaj na to łowisko w czwórkę. Jestem ja, Krzychu, jego syn i Kuba, kolega ode mnie z roboty. No zobaczymy. Idziemy się rozkładać. Zobaczymy, co ta woda. Powiem wam, że bardzo urokliwe miejsce. Lilie fajnie pływają, na pewno wszystko pooglądamy z góry, jak to wygląda i na tej wodzie 611 i na tamtej wodzie 608. Zobaczycie też, czy drony umieją pływać, bo prawie utopiłem drona, ale udało się go jakoś, no odbił się w sumie kurczę od tafli wody i wyfrunął do góry, więc udało się go nie utopić. No nic, my idziemy, rozkładamy wędki, mieszamy zanętę. Zapraszam was do oglądania, zapraszam na film, odpalamy. Idziemy zobaczyć do nas na stanowiska. Niestety tutaj za plecami, jak widzicie, jest taki kurczę wąski mostek. Musieliśmy to boły kurczę podnosić do góry i przenosić nad tym mostkiem. Pierwsze stanowisko zajęte przez Krzycha syna. Też się młody powoli zaraża bakcylem wędkarskim. Siema. Dzień dobry. Dzień dobry. Tu mój pieseł. Pierwsze stanowisko od Krzycha. Krzychu, dzisiaj jedna wędka odległościówka, siemano. Siema. Druga wędka feeder. Ja siedzę tutaj. Wędki już mamy porozkładane, pozarzucane. No i na końcu Kuba. Jedna wędka. Ty na spławik, tak? Jedno masz tylko? Jedno. No i jedna wędka na spławik, na kukurydzę ma rzuconą. Kuba w sumie już złowił jedną wzdręgę. Ty, Krzychu, co teraz wytargałeś? Wzdręgę. Też wzdręgę, no to będzie łowisko wzdręgowe. No. No nie, zbierzemy się za łowienie.
na swojego szczepionka. Chłopaki, jedziemy na tankszyle po małkę. Możemy wam przybrać. Ale nie bój się. I tak, słuchajcie, pogoda dopisuje, ale rybki niestety nie. Idziemy w poszukiwaniu. Z drona udało się wyczaić takie miejsce, gdzie te ryby stoją. Idziemy tam ze spławikiem pokombinować troszeczkę, bo nudy, wieje nudą, no. Kuba próbuje na spławik. Tylko ciężko będzie wytargać przez te trzciny, ale mamy sztyce 4,30 długości, więc powinna starczyć. Tak, słuchajcie, po godzinie mamy mój pierwszy zestaw Method Feeder gotowy. Pelecik 6 mm w After z Sonobites. No i do koszyczka poszło to dziadostwo. Zobaczymy, jak się to sprawdzi, bo taka papka się z tego zrobiła na chwilę obecną, ale trzeba przetestować. Leci do wody. Akurat jak miałem mówić, że się nic nie dzieje, to pociągło tam coś w końcu u mnie. Od w sumie 5 rano, mamy 10 prawie, no to po 5 godzinach ja mam pierwsze skubnięcie na czerwonego robaka, na feeder, na klasyczny zestaw. No a tak poza tym to kilka wzdrążek takich naprawdę śledzików się trafiło. Krzychu i Kuba złowił, chyba Kuba jeszcze jednego konia, chyba nie, wyholował na czerwone robaki chyba. No i Krzychu rano miał obcięty zestaw, prawdopodobnie szczupak. Poża czerwonego, no i obciął haczyk. Było branie konkretne, opór był, ale... No ale pudło. No i tak siedzimy, nie wiem. Ja posiedzę na pewno jeszcze do 13-14 godziny. Krzychu później jeszcze jedzie na Pniowiec. Na pewno jakąś krótką relacyjkę zda, jak co to zdjęcia jakieś porobię, jak uda mu się jakiegoś karpia wyholować. No i czekamy do wakacji. Na jakąś konkretną, długą zasiadkę pięciodniową. Godzina 5 rano, 23 maja. Jedziemy z kolejnymi rybkami. Powiem wam tak, z Krzychem zastanawialiśmy się, jaką wodę wybrać, czy jechać może do Czech, czy może jechać do Polski, gdzie sobie usiąść, mamy ochotę na coś nowego, może coś starego. No, było kilka propozycji, no ale w końcu Krzychu w tygodniu, nie wiem, czy był tutaj na jakimś spacerku z żoną i z dzieciakiem, znalazł dosyć konkretną wodę. Miejscowość Rybnik, woda z tego co tam pamiętam 608, 603, coś takiego. No ale niestety na wodzie, na którą przyjechałem, okazuje się, że dzisiaj są zawody. No i niestety nie siądziemy sobie tutaj, idę tylko zobaczyć, jak to tutaj wygląda. Powiem wam, że na pierwszy rzut oka bardzo fajnie porobione stanowiska, ryba się jakaś tam chlapie, widzę, że karpiki sobie skaczą prawdopodobnie. I czynności szkodliwe dla ryb wzbronione. Popatrz, kurczę. Czynności szkodliwe dla ryb. No dobra. Tutaj widzę, pływa sobie rzeka Ruda. Stanowiska, powiem wam, bardzo fajnie to tutaj wszystko wygląda. Betonowe schodki, wszystko przygotowane elegancko. No szkoda, że nie będziemy mogli tutaj dzisiaj siąść. No ale jest jeszcze jedna woda tutaj niedaleko, którą przetestujemy. No i w sumie chyba tam pojedziemy. Tak jak mówię, no ja jestem pierwszy, czekam na Krzycha. Ja tam jeszcze nie byłem. Krzychu zna te tereny tutaj. On się tutaj włóczy. I on tą wodę w sumie znalazł, więc poczekamy chwilkę na niego. No i będziemy jechać z tymi rybkami.
Okazało się jednak, że zawody na tym zbiorniku odbywają się od pierwszego stanowiska do 59, mówiłeś, nie? Tak. Że odbywają się od stanowiska 1 do 59, no to my sobie usiądziemy razem z Krzychem. Krzychu dojechał z synem. Siema. Cześć, Olo. No, siemanko, siemanko. A ty mi, Krzychu, powiedz, jak wyczaiłeś tą miejscówkę, bo ja tam już chyba nakłamałem, kurczę, jak przyjechałem, że na spacerze byłeś, czy... Na spacerze, no. Na spacerze, no, na spacer, tak, się tak myślałem. Fajna miejscóweczka, fajna co? Miejscowa, fajna. No, stanowiska, wiesz co, podobnie jest jak na tym, gdzie to byliśmy, tam w tym Rybniku też, na tym... Pniowcu. Na Pniowcu, nie? No, podobnie, nie? Fajnie wszystko porobione. Nie wiem, Rybnik sobie potrafi chyba zadbać o te wszystkie wody, bo... Ja w sumie tych wód tutaj nigdy nie znałem, nie jeździłem na Rybnik, więc... Fajnie, fajnie, te betony, można się ujść spokojnie. Tak, 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 tak. Ta druga miejscówka, co mi pokazywałeś, też na pewno kiedyś odwiedzimy, nie? Tak, to na pewno. Tamte lilie to normalnie jest... Piękna fajna sprawa, nie? Na co? Na spławiczki, nie? Tak na nockę jeszcze, co? Na świetliki, nie? To no. Dobra, no nic, my się zabieramy, rozwijamy wędki i chytamy. I łowimy? Dobra. Ta torba, powiem wam szczerze, wydaje się malutka, ale ma tego tutaj napakowane tyle, że normalnie sklep, nie? Sklep, do wyboru, sklep, do koloru, co byś nie chciał. I co, pewnie większość ani razu nie użyta, co? Raczej nie, no z każdego coś tam jest użyte. Tak? Pewnie. Kurde, no ty jesteś lepszy jak ja, bo u mnie nieraz leżą i leżą. Co kupuję, o tu jest na przykład, też tu jest całe prawie epidemia. Halibut. Zaś halibut. Niektóre się powtarzają. Nie? Ja ci pokażę też. Banan, ja też sobie kupiłem paczuszkę jedną. Bo moja firma ogląda to. Pokażemy tylko to, jeszcze na etykieta zeszła. Kwas masłowy, co? No pewnie. Pewnie cyndzi. No jest tych przynęt od cholery, nie? Jest tego sporo, co? Jest czym przebierać, no ale... A najgorsze są głosy w głowie, nie? I koszyk na Allegro, nie? Który czeka do zrealizowania, co? No takie jest wędkarstwo. Choroba. No, ja za mówię, dużo tego jest. To są głosy w głowie, dokładnie. Nie? Wiesz, kiedyś tyle... były białe robaki, czerwone się nakopało, puszka kukurydzy i tyle, nie? Nie? Zanęta to co było? Chleb? No jakaś bułka, płatki, tarta, owsiane. Płatki owsiane, no to co tam w kuchni w sumie się znalazło. Powiem wam, że Czesi często, nie? Czesi tak łowią, tak, do tej pory, Czesi co? Do tej pory, no. No. I potem trzeba mieć taki, kurde, 80 na 40. Kombajn. Ja już się kiedyś przymierzałem do tego kombajnu, ale... A i tak bez ryby. A i tak bez ryby, tak, tak. Ogólnie udało się na chwilę obecną, mamy godzinę, nie wiem, 10:00, złowić 4 śledzie. 4 uklejki, w sumie, nie, 4 wzdręgi, nie? No. Ty chyba ze 3, Kuba złapał jedną i... Także wiesz, no nie sprzęt łowi, tylko no, to jest wygoda jedynie. Tylko woda. To jest jedynie wygoda, co się wszystko kupuje, a tak to... No, dokładnie. Umiejętności, trochę szczęścia. No. I czas spędzony nad wodą, nie? Dokładnie. Słuchajcie, my już spakowani, zwijamy się powoli do domu. Kolejny wypadzik na rybnicką wodę. Zakończony niepowodzeniem. Odwiedziliśmy tutaj dwie wody. Wodę 608 to był numer? 611 i ten wcześniej to był 608, nie? Tak. No i druga woda to była woda numer 608. Powiem wam, że jesteśmy bez jakiegokolwiek brania. Chłopaki tylko coś tam na spławik pośrutowali, jakieś tam wzdręgi, jakaś płotka siadła, jakiś okonek też się znalazł. Ja kompletnie bez brania. No niestety.
Zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału, komentujemy, lajkujemy, jeżeli się podobało, a my widzimy się za tydzień o godzinie 20 na kanale Lubię to Weteństwo. Na razie.